Witajcie ziemianie, z tej strony Maciek Gnyszka i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, dlaczego uważam, że bycie przedsiębiorcą to jest bardzo zagadkowe zjawisko, bardzo zagadkowe w ogóle pojęcie. Ostatni film w ramach vloga był też o pojęciach. Nagrałem film o tym, dlaczego nie mam przyjaciół. Więc dzisiaj opowiem wam trochę o przedsiębiorcach. No bo tak, z jednej strony mamy tak, że no istnieje pewien taki mit bycia przedsiębiorczym i tutaj oczywiście no możemy powiedzieć, że po komunie to prawda, wszystko ucierpiało i ludzie są mało przedsiębiorczy i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony dzięki wysiłkowi całego szeregu ludzi od Asbiro przez, nie wiem, no, nawet instytucje bardziej naukowe niż takie popularyzatorskie typu Instytut Misesa i tak dalej. No jednak bycie przedsiębiorcą jest promowane, jest pozytywnie konotowane i wielu dzięki temu odkryło w sobie przedsiębiorcę, założyło firmy, stało się przedsiębiorcami, ale także powstał taki efekt uboczny w postaci tego, że wielu, którzy chyba nie powinni być przedsiębiorcami, bo chyba nie ten zestaw talentów posiadają, no też pozakładało firmy, nie do końca to w dobrym kierunku poszło, ponieważ myśleli, że jeżeli nie jest się przedsiębiorcą w znaczeniu nie ma się firmy, no to generalnie to jest się luzerem, to jest się słaby. I oczywiście to nie jest spina żadnej z wymienionych instytucji, ponieważ to jest generalnie osobisty wybór danego człowieka. Natomiast to bardzo fajnie pokazuje, że przedsiębiorczość to jest coś więcej niż po prostu posiadanie firmy. Swoją drogą to zawsze mnie śmieszy, jak ktoś mówi, że założył właśnie własną firmę. No bo jak założył, no to jest to z definicji własna firma i w ogóle czuję w tym taki posmak trochę takiego zastaw się, a postaw się. No może przesadzam, tak, ale no czuję tu w tym coś takiego dziecięcego, własna firma. Więc gdy słyszę określenie własna firma, to właśnie wyczuwam tu takie coś dziecięcego, coś co na przykład każe mojej Marysi, najmłodszej z rodzeństwa, każe podkreślać, że coś jest jej, gdy ktoś się zainteresuje tym czymś. Oczywiście w jej mniemaniu to jest taki odstraszacz pod tytułem nie zabieraj tego, bo to jest moje, ale no dobra, okej. Własna firma. Mówimy o tym, że część osób po prostu uznała, że jeżeli firmy nie będzie posiadało, to przegrają życie. I teraz nagrywam ten materiał, bo coraz częściej też dostaję pytanie, a kto może być członkiem towarzystw biznesowych, albo ja to się chyba nie nadaje, bo nie mam firmy, albo coś w tym stylu. I to mnie skłania właśnie zawsze do przypominania sobie, że tak naprawdę istotna jest przedsiębiorczość w znaczeniu cechy, w znaczeniu cnoty, niż posiadanie jakiegoś podmiotu, do którego ma się tytuł prawny. No bo zwróćcie uwagę, że jednym z pierwszych w ogóle członków towarzystw biznesowych był mój kolega ze studiów. Ja towarzystwa zakładałem na studiach. On też był wtedy studentem prawa. No i
nawet nie do końca go było stać na pierwszy abonament, więc musiałem mu go rozłożyć na raty. I teraz odnalazł się w towarzystwach bardzo fajnie, ponieważ szybko okazało się, że ma dostęp do świetnych studentów czwartego, piątego roku studiów Wydziału Prawa, którzy mogli być bardzo fajnymi stażystami, różnymi tam, prawda, na pierwszych etapach kariery zawodowej, wspieraczami przedsiębiorców. I teraz dzięki temu założył długofalowo, to najpierw znalazł pracę w banku, gdzie tam zajmował się prawną obsługą nieruchomości, a później założył pierwszą spółkę swoją prawniczą z innym zresztą kolegą z towarzystw. I w chwili, gdy jego koledzy w ogóle tam się bujali z jakimiś aplikacjami, on już był prezesem spółki prowadzącej kancelarię prawną. I teraz, co było istotą jego sukcesu? No, istotą jego sukcesu było to, że po pierwsze chciał pomagać innym w ich biznesach i miał do tego narzędzia. Tymi narzędziami w jego przypadku były relacje z innymi, tu ze studentami z innych grup. Po drugie, wiedział, czego sam potrzebuje, wiedział, jak jemu można pomóc. I tyle. I to są dwie podstawowe cechy, które muszą być, żeby ktoś generalnie odnalazł się w towarzystwach biznesowych. I nie waham się powiedzieć, że to są dwie cechy, które konstytuują to, co moglibyśmy nazwać przedsiębiorczością. No bo jeżeli jestem w stanie pomagać innym, dostarczać im to, czego potrzebują, skutecznie, na czas, adekwatnie, plus wiem, do czego ja sam dążę, więc potrafię prosić, potrafię przekonywać innych, żeby mi pomogli, no to czymże to jest, jeśli nie przedsiębiorczością? Tym samym de facto w towarzystwach biznesowych odnajdzie się zarówno posiadacz podmiotu gospodarczego, czytaj przedsiębiorca w klasycznym rozumieniu, odnajdzie się menadżer, który w przedsiębiorczy sposób zarządza tym, co mu powierzono, ale znajdzie się też ni menadżer, ni przedsiębiorca, nie, no, trzecia kategoria, który jest po prostu przedsiębiorczy i na przykład w jakiejś perspektywie myśli o odpaleniu biznesu. Więc to są takie trzy kategorie ludzi, które mają szansę być przedsiębiorcze z obu stron. To znaczy mają szansę przedsiębiorczo pomagać i mają szansę przedsiębiorczo rozwijać swoje przedsięwzięcia. Pięknym dla mnie przykładem tego typu zestawu cech jest moja własna osobista mama, która no, formalnie całe życie zawodowe spędziła jako nauczycielka. Natomiast no, myślę, że nie jeden przedsiębiorca mógłby przedsiębiorczości, obrotności, skuteczności, uporządkowanego działania i tak dalej, uczyć się właśnie od mojej jej mamy. Więc tak to, tak słuchajcie, ja rozumiem przedsiębiorczość. Uważam, że ludzie się dzielą na przedsiębiorczych i nieprzedsiębiorczych, a oznacza to dla mnie przedsiębiorczych i nietwórczych, leniwych, niechętnych do pomocy innym. O, tak bym to określił. I do podobnego rozumienia zachęcam Was. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze na to spojrzenie. Proszę starym zwyczajem oczywiście o łapkę w górę oraz o komentarz i subskrypcję kanału, jeżeli po raz pierwszy tu jesteś. No bo dzięki temu
dzięki Waszym interakcjom kanał będzie się rozwijał. Życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia na kolejnych jakichś nagrywkach. Na ostatnie 30 sekund, jak zawsze, zostawię Was z różnymi filmami, które są na tym kanale i mogą Was zainteresować.